Im lepsza technologia dysku, tym szybciej ładuje się zawartość strony internetowej. A więc na jaki dysk powinieneś zwrócić uwagę, chcąc hostować stronę internetową? Na ten moment wyróżniamy dwie technologie dyskowe. HDD oraz SSD. Czym one się różnią? O tym w dzisiejszym filmie. Przypomnij sobie lekcje polskiego w szkole lub wykłady na studiach, gdy musiałeś zapisać po kilkanaście kartek w zeszycie. Podobnie działa dysk HDD, czyli Hard Disk Drive. Tak jak ty podczas pisania wykonujesz cykliczny ruch ręką, tak ramię głowicy również wykonuje charakterystyczny ruch, aby odczytywać i zapisywać dane. Ta czynność pozwala przetworzyć i wyświetlić zawartość twojej strony internetowej. Podobieństwo jest jeszcze jedno. Jeżeli chcesz rozczytać swoje pismo, to nie możesz pisać zbyt szybko. Talerz dysku również, gdyby kręcił się za szybko, to ramię głowicy nie zdążyłoby zapisywać w sposób czytelny swoich danych. A teraz wyobraź sobie taki game changer, że na zajęcia przychodzisz z laptopem. Jeżeli masz już jakieś doświadczenie w pisaniu na klawiaturze, to będziesz w stanie zanotować dużo więcej i to w znacznie krótszym czasie. I właśnie takim game changerem w branży IT jest technologia SSD, czyli Solid State Drive. W dyskach wyprodukowanych w tej technologii nie znajdziesz już ruchomych elementów. Całość oparta jest o półprzewodniki, a dane są przetwarzane w mgnieniu oka dzięki nadrukowanym ścieżkom w układzie scalonym. Dzięki temu twoje zdjęcia i wpisy na stronie są w stanie załadować się nawet do 10 razy szybciej niż w przypadku technologii HDD. Tutaj warto też wspomnieć o odmianie dysków SSD NVMe. One działają na podobnej zasadzie, ale używają innego, szybszego złącza w komputerze. Dzięki temu potrafią wykręcić jeszcze lepsze prędkości przesyłu danych. Używamy tylko najnowszej technologii. W związku z tym nasi klienci utrzymują witryny na szybkich dyskach SSD, a w przypadku hostingów, na przykład dla aplikacji WordPress, mają oni do dyspozycji najszybsze dyski NVMe. Załóż hosting w CyberFox i sprawdź, jak szybka jest twoja strona internetowa.